Dzień dobry Państwu. Po dość długiej przerwie witam znowu pod kupą Starego Obserwatorium w Instytucie Astronomicznym we Wrocławiu. Ja nazywam się Paweł Breś i chciałem się z Państwem podzielić kilkoma informacjami z obszaru astronomii. Na wieczornym niebie wciąż króluje nam Mars, troszkę niżej, bardziej na zachód wciąż także świeci nam Saturn. Właśnie na dniach, na niebie porannym zaczyna pojawiać się Wenus. Wenus, która królowała nam praktycznie przez całe wakacje na niebie wieczornym, zmieniła rolę i z gwiazdy wieczornej zaczyna stawać się gwiazdą poranną, czyli jutrzenką. Będziemy ją mogli obserwować w tej roli przez całą zimę, aż do początków wiosny. Listopad w tym roku mamy bardzo przyjemny, mamy długi okres dobrej pogody. W nadchodzącą niedzielę, 11 listopada, w godzinach wieczornych, nad zachodnim horyzontem, bardzo blisko Saturna, znajdzie się młodziutki sierp Księżyca. Będzie to jeden z takich naprawdę ładnych widoków, jakie niebo listopadowe nam zaproponuje. 17 listopada z kolei będziemy mieli maksimum roju Leonidów. To bardzo ciekawy rój, o którym zapewne Państwo już słyszeli. Co pewien czas daje on efekty ulewy. W tym roku najprawdopodobniej takiego efektu nie będziemy mieli. Będzie to dość przeciętny, niespecjalnie aktywny rój. Najprawdopodobniej dopiero za jakieś 12 lat, w okolicach 2030 roku, Leonidy znowu będą nam dawały efekt ulewy. Zobaczymy, jak się wtedy będą sprawować. W dzisiejszej nocy najbliżej Słońca przeleciała dość ważna sonda, znana nam jako Parker Solar Probe. Została ona wystrzelona 12 sierpnia tego roku i stała się już obiektem, który przeleciał najbliżej Słońca ze wszystkich, jakie myśmy wysłali w przestrzeń kosmiczną. Ta sonda jest skonstruowana po to, aby badać sposób generowania się zjawiska znanego jako wiatr słoneczny. Jej głównym celem jest przelatywanie naprawdę bardzo blisko Słońca, w odległości zaledwie niecałych 10 milionów kilometrów. To jest z grubsza odległość mniej więcej 10 razy tylko i wyłącznie większa niż promień Słońca. Mamy nadzieję zdobyć dzięki niej informacje, które pozwolą nam dobrze modelować zjawisko wiatru słonecznego. O tej sondzie i o tej misji będą Państwo mogli także posłuchać na naszym najbliższym wykładzie popularno-naukowym, który odbędzie się w najbliższy piątek. Ten wykład będzie właśnie tej sondzie poświęcony i jeśli Państwo chcą się trochę więcej na jej temat dowiedzieć, zapraszamy do nas na godzinę 17 i 19. Wszystkich miłośników naszych wykładów popularno-naukowych informuję, że na naszej stronie już wisi cały plan na następny sezon. Proszę zapoznawać się z tematami, z datami i wybierać się do nas.